Bądź aniołem dla innych, tak akcję oddawania krwi nazwała młodzież Liceum Ogólnokształcącego nr 23 w Lublinie. Na odzew nie trzeba było długo czekać. Honorowo krew oddało dziś wielu uczniów, a w najbliższy piątek w ślady licealistów pójdą uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych. Agnieszka Drączkowska. Akcję honorowego oddawania krwi szkoła zorganizowała po raz pierwszy i nie bez powodu. Nauczycielom chodziło nie tylko o upowszechnianie honorowego krwiodawstwa, ale przede wszystkim o edukację młodzieży. Najpierw była emisja filmu Krewniacy, następnie były wykonywane plakaty przez młodzież pod hasłem Młoda krew ratuje życie i bierzemy udział w konkursie organizowanym przez PCK Młoda krew ratuje życie, która będzie trwała do końca marca. Ci, którzy dziś zostali honorowymi krwiodawcami, zapowiadają, że od teraz będą systematycznie oddawać krew. Chciałbym oddawać częściej. Już od dawna zastanawiałem się, żeby oddawać, ale teraz taka okazja się nadarzyła, że w szkole można, no i zdecydowałem się po prostu. Uczniowie doskonale wiedzą, jak ważna i jak potrzebna jest krew. Ta krew po prostu ratuje życie innym chorym osobom. Honorowym krwiodawcą może zostać każda zdrowa i pełnoletnia osoba. Decyzje podejmują osoby, myślę, świadomie. W związku z tym ułatwienie, jakim jest, powiedzmy sobie, organizowanie akcji wyjazdowej, no, może tylko przyczynić się do zwiększenia ilości chętnych. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie nie narzeka na brak krwi. Teraz, ale jak co roku, sytuacja zapewne zmieni się wiosną. Co roku właśnie na wiosnę i latem rośnie liczba wypadków drogowych, a wraz z nią rośnie zapotrzebowanie na krew. A na dziś to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Zapraszamy na jutro poranek z panoramą o 7:45. Do zobaczenia i spokojnej nocy.